Proszę Państwa, tak, chciałbym uprzedzić, że niektóre wątki tutaj nie będą standardowe, czyli nie będzie to taka wiedza kanoniczna, podręcznikowa, ale to możecie Państwo sobie przeczytać w podręcznikach szkolnych dzieci albo wnuków. Natomiast taka rocznica, takie obchody powinny jednak skłaniać do jakiejś refleksji nad tym, na ile to wszystko jest rzeczywiste, na ile to wszystko jest oparte w faktach, na ile ten dzień dzisiejszy jest realny. No oczywiście nie wiemy nic. Wybrano go dlatego, że 1050 lat temu, 14 kwietnia była Wielka Sobota i uznano, że jeżeli władca podejmował tak historyczną decyzję jak zmiana religii, to powinno się to było odbyć w trakcie najważniejszego święta chrześcijańskiego, a więc Wielkanoc. Ale jest to tylko i wyłącznie przypuszczenie, nie mamy na ten temat żadnych konkretnych informacji. O tym wszystkim jest też trochę literatury. Możecie Państwo w kioskach jeszcze kupić Tygodnik Powszechny, w którym jest połowa, od tyłu się czyta tym razem Tygodnik Powszechny. Jedna połowa jest poświęcona właśnie tekstom związanym z tą rocznicą. Wydała też Polityka taki bardzo dobry, to się nazywa poradnik historyczny, czy podręcznik historyczny, który też pewnie jeszcze można kupić. I dwie moje książki, bo przy okazji trzeba się samemu też pochwalić, które są dostępne pewnie w księgarniach, w internecie. Ale wracając do naszego tematu, to popularna wersja wygląda tak. To jest obraz, słynny obraz Jana Matejki pod tytułem Zaprowadzenie chrześcijaństwa, w którym mistrz Jan, jak to mistrz Jan, pomieszał właściwie wszystko ze wszystkim. Na tym obrazie nic się nie zgadza oprócz chlubnej intencji uczczenia i przypomnienia tego ważnego wydarzenia. Bo tutaj chrztu dokonuje święty Wojciech, który w tym czasie to jeszcze był dziecięciem. Jest tam też jego brat Radzim. Ubiory tych ludzi są zupełnie nie z epoki. W tle jest tak zwana mysza wieża z Kruszwicy, która jest budowlą ceglaną, gotycką, więc to wszystko z pewnością było inaczej, ale niemniej w XIX wieku ta wiedza o odległej przeszłości wyglądała też dużo inaczej. Wiedziano o wiele mniej, domyślano się wielu rzeczy, ale no, ten obraz jest takim emblematem tego sposobu myślenia o chrzcie Mieszka. Przy okazji chciałem powiedzieć, że Wytwórnia Filmów Dokumentalnych przeprowadziła bardzo ciekawy projekt, dokonano ożywienia tego obrazu. Wynajęto i ubrano aktorów dokładnie takich, tak ubranych jak tutaj jest. Nawet no nie było wołu, ale krowa żywa, która ten pług ciągnęła i to wszystko, tylko kiedy będzie pokazane, nie wiadomo. Usiłowałem się dowiedzieć, ale jeszcze nie wiadomo. Co do tytułu samego, tutaj ja napisałem chrzest Mieszka I, podczas gdy powszechnie mówi się o chrzcie Polski. No, to jest, jeżeli nie nieporozumienie, mówienie o chrzcie Polski, nawet może nadużycie historyczne, ale do tego wrócę na końcu. Ja będę mówił o chrzcie Mieszka I i spróbuję to uzasadnić. Przypominam tylko, że nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które o tym pamiętało i uczciło, że 50 lat temu była jeszcze bardziej okrągła rocznica, bo tysiącletnia. Z jakiegoś powodu te okrągłe cyfry fascynują bardzo ludzi, bo ja osobiście nie wiem, dlaczego rocznica 1049 ma być gorsza od 1050. Nie ma żadnego racjonalnego powodu. Ale ta magia liczb jednak oddziałuje na wyobraźnię. To są obchody,
które wywoływały, no wtedy wywoływały emocje polityczne ogromne. Dzisiaj na szczęście ta rocznica chrztu Mieszka nie powoduje kontrowersji politycznych, a w każdym razie jeszcze żaden polityk nie wpadł na to, żeby wykorzystać to do jakichś współczesnych rozgrywek, na szczęście. 50 lat temu było zupełnie inaczej. Były to czasy PRL-u, kiedy dwie instytucje walczyły o rząd dusz Polaków, prawda, Kościół katolicki i partia komunistyczna. I jedna i druga władza duchowa i władza polityczna próbowały tę rocznicę wykorzystać dla swoich celów, dla umocnienia swojej władzy, swojego potencjału wpływania na Polaków. No, Kościół podkreślał walory duchowe i religijne, natomiast rząd wręcz odwrotnie skupiał się wyłącznie na aspektach politycznych. Dlatego na tej pięknej skądinąd monecie srebrnej, 100-złotowej, którą wybito, tutaj nawet nie ma krzyża, tu w ogóle jest mowa o chrzcie, jest tysiąclecie państwa polskiego. Prawda? Taki eufemizm, żeby uniknąć jakichkolwiek skojarzeń z tą sferą religijną. Kościół wręcz przeciwnie, pod przywództwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, właśnie podkreślał te aspekty religijne i duchowe. No więc te emocje były bardzo duże. I to jest fragment, rząd postanowił połączyć te obchody milenium państwa polskiego ze świętem 22 lipca, które było wtedy, tym, którzy nie pamiętają, świętem państwowym. I odbyła się defilada i między innymi w pierwszej grupie szli wojowie Mieszka I. Tak to wyglądało. Ja to jeszcze pamiętam, nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta. Byłem wtedy jeszcze bardzo młody, ale zafascynowany, bo nad tymi wojami leciały samoloty Iskra ułożone w biało-czerwoną szachownicę, więc to zupełnie, zupełnie niezwykły był widok. To odwoływanie się do tej tradycji dalej było kontynuowane. Pewnie każdy z Państwa ma w kieszeni taki banknot 10-złotowy z Mieszkiem I, gdzie też z tyłu jest moneta przypisywana kiedyś Mieszkowi z krzyżem, która miałaby poświadczać właśnie, że on uważał się za władcę chrześcijańskiego. Przy okazji proszę zwrócić uwagę na te swastyki, które bynajmniej nie świadczą o tym, że Mieszko był faszystą, bo to jest starożytny znak, symbol słońca, pomyślności i szczęśliwości, który dopiero Hitler nam tak zohydził. Dzisiaj wiemy, że to, co jest na odwrocie tego banknotu, jest już niezgodne z wiedzą historyczną. Mieszko w ogóle żadnych monet nie bił. Stwierdzam to z przykrością, ta moneta została wybita przez jego wnuka Mieszka II. Teraz wchodzi do obiegu ten banknot. On ma wartość 20 zł, ale z jakiegoś powodu ma kosztować 70 zł. Więc to chyba jest sposób ściągnięcia nawisu inflacyjnego z nas. I tam zakreśliłem 1050. rocznica chrztu Polski. Znowu ten chrzest Polski jest podkreślany. Takie połączenie, prawda, tego aktu chrztu władcy ze zmianą religijną, ze zmianą w ogóle drogi, którą podążał cały kraj i którą podążamy aż do dzisiaj wedle tej koncepcji. Pytania z tym związane jest, można by mnożyć, ale to są przynajmniej te najważniejsze. Mianowicie, czy przed tą magiczną datą 966, czy jakieś kontakty z chrześcijaństwem były? Czy byli u nas jacyś misjonarze? Czy byli jacyś chrześcijanie? Co często się zdarzało. Oczywiście w wielu krajach znamy informacje, że wysyłano tam misjonarzy do Szwecji, na Rusi, na Węgry, do Anglii, do Irlandii, którzy próbowali tę wiarę zakrzewić. No więc domyślano się, że powinno być tak samo i w Polsce. Drugie, no pytanie zdawałoby się absurdalne. Kiedy ochrzczono Mieszka I? No wiadomo, w 966 roku i to jeszcze 14 kwietnia.
No ale będę się starał wykazać, że to pytanie jest jak najbardziej zasadne, a odpowiedź wcale nie jest łatwa. Gdzie ochrzczono Mieszka I? Też bardzo byśmy chcieli wiedzieć. No, organizatorzy obchodów, które w tej chwili trwają dzisiaj, też się nie mogli zdecydować, więc dzisiaj obchody będą w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim, a jutro mają się przenieść do Poznania, więc trzy miasta zostały uhonorowane, nie wskazano żadnego na wszelki wypadek i słusznie, bo też prawdopodobnie odpowiedź byłaby dosyć trudna. No i później, co się stało po ochrzczeniu się przez Mieszka? Czy to jego państwo było państwem chrześcijańskim? Tu też ja świadomie zrobiłem pewien błąd historyczny, napisałem Polska Mieszka I. Mieszko I nie rządził Polską, on nie miał pojęcia, że jest władcą Polski, bo nazwa Polska jeszcze wówczas nie istniała. Nazwa Polska pojawiła się dopiero za rządów Bolesława Chrobrego, gdzieś około roku 1008 najwcześniej. Wcześniej to było po prostu państwo Mieszka, państwo Bolesława i to zupełnie wszystkim wystarczało. Nazw państwa nie miały, więc powinno tutaj być napisane, czy państwo Mieszka I było państwem chrześcijańskim, no ale nie chciałem powtarzać słowa państwa i stąd ta Polska. No więc najpierw kontakty z chrześcijaństwem wcześniejsze. Bardzo chciano, żeby takie były. Źródło historyczne jest właściwie tylko jedno, jedyne, a mianowicie żywot świętego Metodego, czy też tak zwana legenda panońska, gdzie jest napisane, że arcybiskup Metody, który był arcybiskupem morawskim, czyli zaraz na południe od Sudetów i od Karpat, że około roku 875 ostrzegł jakiegoś księcia, który w Wiśle siedział, że lepiej byłoby synu, żebyś się ochrzcił albo z własnej woli, albo stanie się to pod przymusem na obcej ziemi. I tak się stało. Koniec cytatu. Z tych dwóch zdań zrobiono ogromną historię o księciu, o państwie Wiślan, które podobno miało się schrystianizować pod wpływem arcybiskupa Metodego. No ale nic tego nie potwierdza, chociaż szukaliśmy bardzo śladów. Szukano ich szczególnie w Wiślicy. To jest taka dzisiaj mała miejscowość, chyba nawet nie miasteczko, tylko wieś. Niedaleko Buzka-Zdroju, wspaniała. Tam stoi kolegiata z czasów Kazimierza Wielkiego. Stoi autentyczny dom Jana Długosza, w którym mieszkał. Ale jak tam państwo będziecie, za kolegiatą jest taki mały pawilon, w którym są fundamenty kościółka dużo wcześniejszego, świętego Mikołaja. I pod tym kościółkiem na początku lat 60. znaleziono coś takiego, co nazwano misą wiślicką, a później szybko zrobiono z tego basen chrzcielny, uznając, że to tu właśnie święty Metody chrzcił Wiślan. Bo trzeba było chrzcić osoby dorosłe. Chrzest wyglądał w ten sposób, nie tak jak dzisiaj, że ksiądz tam kilka kropel temu dziecku poleje, tylko katechumen musiał wejść do wody, najlepiej zanurzyć się w całości, więc do tego służyły takie początkowo duże baseny. Uznano to bardzo szybko za basen chrzcielny. Funkcjonowało to bardzo długo, zanim archeolodzy po 20 kilku latach, po 30 nawet, nie zaczęli sprawdzać tego. Co się okazało? Że po pierwsze chronologia tego kościółka, który miał być też zbudowany gdzieś w IX, na początku X wieku, więc najstarsza budowla sakralna w Polsce to miała być, że on tak naprawdę to jest z XII wieku. A to coś, co uznano za basen chrzcielny, to jest tylko i wyłącznie naturalne zagłębienie w gruncie skutek tak zwanych zjawisk krasowych, które w kredzie się czasem spotyka. Więc to nawet nie jest archeologia, to nie jest historia, to jest geologia. Ale takie były to czasy. Takie były czasy, że szukano, koniecznie chciano znaleźć te materialne dowody wczesnej penetracji chrześcijaństwa. Niestety nic właściwie nie mamy.
Nie ma żadnych dewocjonaliów, żadnych śladów jakichkolwiek kontaktów z chrześcijaństwem od strony archeologii, co jest zadziwiające, bo przecież na południu było chrześcijańskie państwo wielkomorawskie, potem były Czechy, dobrze schrystianizowane, a u nas nic, a za tymi górami nic, jakby to była taka bariera kulturowo-religijna nieprzekraczalna. Liczono też, że te kontakty z chrześcijaństwem powinny się odzwierciedlić w zmianie sposobu chowania zmarłych. Nasi prapraprzodkowie byli uparcie i konsekwentnie palili zwłoki, no i potem wsypywali te prochy albo do jakiegoś naczynia, czy do jakiegoś dołka, albo po prostu wręcz rozsypywali do wody, czy na powierzchni ziemi. No a jak wiadomo, chrześcijaństwo wymagało chowania zmarłych niespalonych, żeby byli przygotowani do momentu sądu ostatecznego i zmartwychwstania. Więc tutaj powinna być ten wpływ chrześcijaństwa powinien się odzwierciedlić w zmianie sposobu chowania zmarłych. Nic takiego się nie stało. Próbowano różne pochówki wydatować na ten czas, ale dzisiaj wiemy, że tak nie było. Jest dosłownie garstka pochówków szkieletowych, jak my to mówimy, na Pomorzu Zachodnim, ale one zostały zostawione przez przybyszy ze Skandynawii, których czasem nazywamy wikingami. Mamy mały cmentarz szkieletowy w Przemyślu, ale to był cmentarz węgierski. I w Niemczech mamy kilka grobów szkieletowych, ale to znowu niewątpliwie byli Morawianie. To była taka forpoczta, więc to są tylko na obrzeżach tych naszych ziem i wszystko zostawili to cudzoziemcy, którzy u siebie też nie palili zmarłych. Więc to nie miało żadnego związku z chrześcijaństwem. Więc sytuacja wydawała się bardzo krytyczna. Jedno jedyne znalezisko, które można połączyć z chrześcijaństwem, to są prawy państwa Lewy Górny Róg, te niepozorne przedmioty gliniane, pokryte jednak wyraźnie napisami. One zostały odkryte bodajże w 1984 roku w Podebłociu na południowym Mazowszu, w osadzie przygrodowej, no, wzbudziły ogromną sensację. Na początku uznano je właśnie może nawet za ślad tej misji świętego Metodego. Później stwierdzono, że to jest fałszerstwo albo w ogóle nieporozumienie, ale poddano je specjalistycznym badaniom. Niewątpliwie są to wyryte znaki greckie, mianowicie skrót tak jak na tym witrażu z prawej strony, to zrobiłem sobie zdjęcie w Belgradzie w kościele świętej Petki, Isos Christos Nika, Jezus Chrystus zwycięża. To jest tak zwany chrystonim, taki skrót. A z lewej strony w sobotę znalazłem wmurowane w 8. stację Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Na tym krzyżu też Państwo widzicie u dołu ISH i Nika pod spodem w alfabecie greckim. Więc to jest to samo. Nie ulega wątpliwości, że ktoś w końcu IX wieku na Mazowszu wyrył sobie te chrystonimy, niewątpliwie mające znaczenie chrześcijańskie. Kto to był? Dlaczego? Czy to był może jakiś misjonarz, o którym nic nie wiemy? Czy jakiś kupiec chrześcijański? Czy jeniec może? Może jeniec chrześcijanin złapany, który tam gdzieś w desperacji próbował sobie z gliny przynajmniej zrobić jakieś elementy, które pomagałyby mu tę swoją religię kultywować. Więc to jest te trzy małe przedmioty gliniane, to jest jedyny ślad kontaktów z chrześcijaństwem, jaki mamy z ziem polskich sprzed czasów Mieszka I. Nic nie ma absolutnie, co jest zastanawiające. Zastanawiające. Wygląda na to, że jednak ten opór, ta bariera kulturowa była tak silna, że nic tutaj nie docierało.
No, można by mówić o monetach, ale w tym czasie jeszcze monety zachodnioeuropejskie bite przez władców chrześcijańskich nie docierały, tylko monety arabskie, więc nawet znak krzyża na monecie nie był tutaj znany. Nic absolutnie. Archeologia niczego nie widzi. Miejsce chrztu. Kolejne pytanie, kolejny problem. Jak widać, banknot, nie wiem, czy on już się ukazał, czy ma się ukazać w internecie, w każdym razie już jest przedstawiony. Tak, już. Zapłacił pan 70 zł? Nie, bo zdążyłem to. Tak? Aha, bo to jakaś emisja jest. 35 tysięcy tylko. Ach, to dlatego taka cena. Rozumiem. No ale znowu tutaj jest. To jest katedra gnieźnieńska, w której święty Wojciech jest pochowany. No więc ewidentna sugestia, bo z przodu jest napisane, przypominam, 1050-lecie chrztu Polski, że dokonało się to w Gnieźnie. Jakie miałyby być argumenty na rzecz tego? Tak wyglądało Gniezno w końcu X wieku. To wzgórze gnieźnieńskie było wtedy prawie że wyspą, otoczoną wodami jeziora i bagnami, więc bardzo dobrym miejscem. Gród jeden z większych, no ale jeżeli tam byłby chrzest, to powinniśmy mieć jakieś argumenty na rzecz tego. Są. Odkryto pod katedrą gnieźnieńską. Z lewej strony widzicie państwo zarys fundamentów katedry i tam takie dziwne, mała rotunda z taką półapsydą i rekonstrukcja, jak mogła ta budowla wyglądać. Niewątpliwie budowla chrześcijańska. Budowla, mały kościółek chrześcijański, typowy dla tego okresu misyjnego, bo budowlę okrągłą łatwiej zbudować niż prostokątną. Ale problem w tym jest taki, że chronologia tego wskazuje, że może faktycznie Mieszko I zaczął to budować, ale dokończył to i to tak na chybcika. To jest bardzo nieporządnie zrobione. Bolesław Chrobry najprawdopodobniej, żeby zbudować jakieś miejsce, gdzie godnie można by pochować ciało świętego Wojciecha, który zginął, przypominam, został zamordowany przez Prusów 23 kwietnia 997 roku. Więc to byłaby taka budowla na prędce zbudowana, żeby pokazać cesarzowi Ottonowi III, który w 1000 roku przyjechał do Gniezna do grobu świętego Wojciecha, że prawda, myśmy go pochowali w odpowiedni sposób. O katedrze jeszcze długo nie ma co mówić, no więc nie ma tutaj śladów z czasów Mieszka w Gnieźnie. Może w takim razie Ostrów Lednicki. Ostrów Lednicki, który leży na drodze z Gniezna do Poznania, mniej więcej w 1/3 drogi. Znowu mamy wyspę, bo wtedy wyspy były najulubionym miejscem do budowania potężnych grodów. Widać z lewej strony zdjęcie lotnicze, jeszcze zarys wałów grodowych i taki biały podłużny budynek, który na dole jest zrekonstruowany. To był pałac, budowla pałacowo-sakralna, połączenie pałacu z kościołem, który w przekroju wyglądał tak jak na dole, a u góry jest zdjęcie tej części takiej krzyżowo-okrągłej, trudno opisać jej kształt, która niewątpliwie była kaplicą z krzyżową nawą i w tej kaplicy tam są takie dwa dziwne zarysy, to są zagłębienia w posadzce, wymurowane starannie, które uznano znowu za baseny chrzcielne. Co prawda nie ma żadnych analogii nigdzie w Europie. No ale z drugiej strony trudno też powiedzieć, co by to mogło było być. Więc dzisiaj przeczytałem w internecie, że to tu właśnie ochrzczono Mieszka. No ale problem w tym, że ja jako archeolog wiem, bo przeprowadzaliśmy badania chronologii tego obiektu, że on też został zbudowany dopiero przez Bolesława Chrobrego. No więc w żaden sposób Mieszko tu nie mógł być ochrzczony. Jeżeli to rzeczywiście była kaplica, gdzie dokonywano chrztów, no to może jakiś ludzi, którzy w czasach Chrobrego, bo on rzeczywiście wziął się porządnie za chrystianizację,
Tam może chrzczono jakichś ważnych ludzi, żeby w odpowiednim otoczeniu tego dokonać. Ale na pewno tutaj żadnych argumentów, które mogłyby powiązać ten obiekt z Mieszkiem I, nie mamy. Poza tym, że był tam gród połączony wspaniałymi mostami z brzegami jeziora. Jeden most miał prawie około 700 metrów długości, drugi 400, szerokości 5 metrów, no po prostu autostrady. Po co zbudowano takie mosty? No chyba to była właśnie taka oś łącząca Poznań, Ostrów Lednicki i Gniezno. Ale tam musiały albo jakieś wielkie karawany wozów, albo jakieś wielkie armie się przesuwać, no bo to trochę nie widać sensu, ale konstrukcja była zupełnie niezwykła. No, czyli nie Gniezno, nie Ostrów Lednicki, w takim razie pewnie Poznań. Tak wyglądał Poznań w końcu X wieku, już za czasów Bolesława Chrobrego. Z czasów Mieszka to jest ta część górna, a dokładniej te dwa mniejsze grudki. Ten duży po prawej stronie wstawiono tam katedrę świętego Piotra i Pawła, którą Mieszko zaczął budować, ale nie skończył. Skończył ją budować dopiero Bolesław Chrobry. Natomiast w tej mniejszej części stoi budynek, o którym za chwilę będę mówił. Najpierw o katedrze. Największa budowla X wieku w całej Europie Środkowej, z którą nie może się równać ani to, co budowali Węgrzy, ani Czesi, również to, co budowano na Rusi. Rzeczywiście niezwykłe, monumentalne założenie naśladujące cesarski kościół przyklasztorny z Saksonii, z Memleiben. Więc tutaj Mieszko pokazał tę swoją ambicję i pokazał, do czego chce nawiązać. Budowla zupełnie niezwykła. To jest oczywiście rekonstrukcja. Dzisiejsza katedra wygląda zupełnie inaczej, bo została przebudowana przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Ale pod tą katedrą znaleziono to, co widać na tych dwóch zdjęciach bocznych. To jest znowu takie zagłębienie, no nie w całości zachowane, to jest taka połówka nieregularna. Zagłębienie w ziemi, znowu wypełnione, przykryte zaprawą wapienną, z otworem po środku, jak widać, po jakimś słupie, który tam stał. Odkryto to, o ile pamiętam, w 1958 roku. Na fali tych przygotowań milenijnych i oczekiwania, że archeolodzy czuli obowiązek znalezienia dowodów na tę chrystianizację, jeżeli nie na chrzest Mieszka, to na chrzest jego poddanych. I szybko uznano tę misę znowu za chrzcielnicę, za basen chrzcielny. I z czasem zaczęto, coraz ładniejsza była ta rekonstrukcja. Aktualna wersja w Poznaniu, jaką Państwo możecie zobaczyć w podziemiach katedry na wystawie, to jest ta z prawej strony. Miało być to rzekomo murowane baptysterium, w którym to w tej misie właśnie ładnie wymurowanej zaprawą wapienną chrzczono masowo poddanych Mieszka. Jeżeli nie samego Mieszka, to w każdym razie poddanych Mieszka. I funkcjonuje taka interpretacja, no dzisiaj już tylko w Poznaniu. A dlaczego jest mało prawdopodobna, to zaraz Państwo zobaczycie. Dlatego, że takich obiektów, takich mis znamy w Europie 30 kilka. I wszędzie poza Poznaniem uważa się, że to są po prostu doły do mieszania wapna, potrzebne na każdej budowie. Albo one były małe ręczne, tak jak tutaj widać na tej mozaice, prawda? Ten pan z lewej strony właśnie miesza wapno w takim okrągłym dole, żeby później podać je
kolegom, którzy murują ten piękny kościół. Jeżeli budowla była większa, potrzebne były większe ilości tej zaprawy, no wtedy budowano taką jakby betoniarkę, czyli nie mieszano ręcznie, tylko był słup na środku i na tej osi taki kierat z łopatami obracany albo przez ludzi, albo przez konie. No, betoniarka po prostu. To zrobiłem sobie zdjęcie w hełmie, gdzie robotnicy remontujący wieżę kościelną tam zrobili sobie dokładnie taką właśnie misę chrzcielną. Więc no, nie ma to żadnego związku z religią, no o tyle, że było to przy budowie kościoła, ale to było po prostu praktyczne rozwiązanie problemu produkowania dużej ilości zaprawy, które, z czego zresztą powinniśmy być dumni, bo byliśmy w czołówce technologicznej ówczesnego świata. Tak wszędzie budowano, więc... Ale na pewno nie było to baptysterium. Te mury, które tutaj były, są wymyślone przez badaczy poznańskich, którzy koniecznie by chcieli z tego zrobić baptysterium. Niestety nie ma. Poza tym w tym czasie już nie chrzczono w takich obszernych basenach. To było we wczesnym chrześcijaństwie. Rzeczywiście w Italii, w Europie Zachodniej mamy takie duże, wielkie baseny chrzcielne. To jest akurat z X wieku obraz pokazujący świętego Bonifacego, który chrzci pogan, ludzi dorosłych. I jak widać, wtedy to już się w takiej jakby beczce odbywało. Podobny widok mamy na drzwiach gnieźnieńskich, więc tu ani historycznie, ani archeologicznie, ani chronologicznie w żaden sposób baptysterium zrobić się z tego nie da. Ale to nie znaczy, że Poznań przestaje być kandydatem do miejsca, w którym ta uroczystość się odbyła. Dlatego, że w tym mniejszym grudku, jak Państwo pamiętacie, z lewej strony, tam do dzisiaj stoi gotycki, z czerwonej cegły, mały kościółek Najświętszej Marii Panny. Mniej więcej dokładnie naprzeciw wejścia do katedry, jakieś 200 metrów chyba. I kilkanaście lat temu zainteresowali się nim archeolodzy poznańscy, bo przypomnieli sobie, że w latach powojennych tam znaleziono jakieś fundamenty. Zaczęli kopać bardzo ostrożnie, bo to, żeby nie zawalił się ten obecny kościół gotycki, który jest przecież ważnym zabytkiem, trzeba było fragmentami odsłaniać to, co było dalej. I znaleziono to, co po lewej stronie, kamienne fundamenty budowli. Z prawej strony jest jej rekonstrukcja, oparta na wynikach badań tegorocznych, bo właśnie tam jest tak narysowane wejście skośnie profilowane. To jest odkrycie tegoroczne. Ale to, co najciekawsze, to jest to na dole. To małe takie skrzydło, które no, nie ulega wątpliwości, że jest to kościół czy kaplica z krzyżową nawą, z apsydą i jeszcze tam odkryto kamienną podstawę ołtarza. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że był to kościół. No ale no cóż dziwnego, prawda? No, kościoły budowano w tym czasie. Ale zaznaczyłem tam takim czerwonym prostokącikiem na przejściu z kaplicy do pałacu książęcego, bo ten wielki budynek to była taka hala mieszkalno-recepcyjna, można byśmy powiedzieć reprezentacyjny, najbardziej budynek w całym państwie Mieszka. Tam, gdzie ten czerwony prostokąt, z rządzeniem losu zachowała się belka progowa, próg dębowy, który na tyle dobrze się zachował, że udało się specjalistom od datowania drewna, czyli tak zwanym dendrochronologom, ustalić, że ostatni z widocznych słojów powstał w roku 941. Nie ma niestety tych, no,
Każdy z Państwa wie, jak wygląda przecięty pień dużego drzewa, prawda? To są takie koncentryczne słoje, jasny, ciemny, jasny, ciemny, jasny, ciemny. Jasne to są przyrosty letnie, ciemne to są przyrosty zimowe i każda taka para to jest dokładnie jeden rok. Więc jak mamy taki wielki pień, wystarczy policzyć i wiemy, kiedy to drzewo zaczęło rosnąć. W przypadku starszego drewna to się specjalne skale buduje. W każdym razie ta belka została wykonana z drewna ściętego po 941 roku. No, nie wiemy, ile tych słojów tam jeszcze brakuje. W takich wypadkach na ogół dodaje się tak dla bezpieczeństwa 15 do 20 lat. Ale dodajmy 25. Mamy wtedy rok 966, więc wszystko by się zgadzało. Ale trzeba od tego odjąć przynajmniej kilka lat na budowę. Trzeba było wymyśleć ten budynek. Trzeba było sprowadzić z zagranicy, gdzieś z dalekiego zachodu, specjalistów. Trzeba było przygotować budulec kamienny, teren przygotować. Przy ówczesnej technologii budowa takiego kompleksu, a to w całości budowano. To nie jest tak, że tę kaplicę dostawiano do pałacu, tylko cały kompleks powstał jednocześnie. To trwało 10, a może nawet kilkanaście lat taka budowa. Więc jesteśmy kilka, a może kilkanaście lat przed magicznym rokiem 966. I z tym faktem coś trzeba zrobić. Nie da się tego pominąć. Aktualna wiedza archeologiczna wskazuje, że w roku 966, a już nawet wcześniej, w Poznaniu stał kościół. Nie znamy w historii przypadku, żeby jakiś władca pogański na kilkanaście lat wcześniej przewidywał, że się ochrzci i zbudował w tym celu kościół. Ale kościół stał, więc w Poznaniu byli chrześcijanie. Kim mogli być? No, na pewno nie przybyszami, czy jakimiś, prawda, enklawą misjonarzy, którzy tam w jakiś sposób się zadomowili, dlatego że wejście do tego kościoła było tylko od Pałacu Królewskiego, Książęcego. To wyraźnie była budowla książęca, przeznaczona dla władcy. Demonstracyjnie podkreślono tutaj, że na miejscu obecni byli chrześcijanie. To jest powiększenie, tam widać podstawę ołtarza, który nawet był przesuwany w trakcie którejś przebudowy. A faktycznie to, co archeolodzy znajdują, to jest to po prawej stronie. To wygląda jak zwalisko kamieni, ale po doczyszczeniu. No więc, jeżeli to był jedyny budynek sakralny, jedyna świątynia istniejąca w Polsce Mieszkowej, no to doprawdy jedyna znana nam. I to w najważniejszym grodzie piastowskim, bo w żadnym innym nie stała taka budowla kamienna, reprezentacyjna, no to oznacza to, że ten chrzest, jeżeli to był chrzest, odbyć się mógł właściwie tylko tutaj, tylko w tej kaplicy. No wyobrażano sobie też, kiedy nie mieliśmy żadnych kościołów z tego okresu, że to mogło być na otwartej przestrzeni, prawda? Taka demonstracja publiczna, demonstracyjne ochrzczenie się władcy, żeby dać przykład swoim poddanym, ale trzeba pamiętać, że w tym czasie chrzest wyglądał tak, jak już mówiłem, że wchodziło się do wody, trzeba było się rozebrać, no może nie do naga, ale przynajmniej do bielizny, żeby symbolicznie zrzucić z siebie te szaty razem z tymi grzechami, z tym dawnym życiem, zanurzyć się w wodzie porządnie i potem otrzymywało się nowe szaty. No trudno uwierzyć, żeby władca publicznie się rozbierał przed zgromadzonym tłumem. Raczej chyba to zrobiłby dyskretnie. Ja bym to zrobił dyskretnie, ale może, no nie wiem.
Niemniej ten kościół czy kaplica tam stały i można było to tam z najbliższym otoczeniem przeprowadzić. Tak wyglądał ten kompleks pałacowo-kościelny. Więc absolutnie wysokiej klasy architektura, wzorowana na architekturze zachodnioeuropejskiej, bez żadnej wątpliwości o tradycje chrześcijańskie. Więc kto i dlaczego to zbudował? Jacy to chrześcijanie mogli być w tym czasie w państwie Mieszka, a właściwie jeszcze przed nim, bo Mieszko zmarł, nie wiemy kiedy się urodził, ale w tym czasie ludzie długo nie żyli. Jeżeli zmarł w 966 roku, ożenił się w 965, no to miał pewnie co najmniej jakieś 18 lat wtedy. Więc na pewno nie on zbudował to. To musiał być jego ojciec, może dziadek, no tego się nigdy nie dowiemy. Ale dlaczego? Kim był? Otóż wydaje mi się, że trzeba to połączyć, włączyć to w szerszy kontekst historyczny. Mianowicie, kiedy spojrzymy na mapę Europy i na wydarzenia, jakie poprzedzały te rządy Mieszka, to trzeba przypomnieć o tym, co już mówiłem, o istnieniu państw chrześcijańskich od ponad 100 lat już. Wielka Morawa była państwem schrystianizowanym już w 831 roku. Dynastia Mojmirowiców była chrześcijańska bardzo dawno. Tylko, że to państwo wielkomorawskie upadło w 906 roku, zaatakowane przez Węgrów czy Madziarów i zostało w walnej bitwie rozbite. Państwo upadło. Nie wiemy, co się stało z dwoma ostatnimi książętami, mianowicie z Mojmirem II i Świętopełkiem II. Znikają z kart historii, nie zginęli na polu bitwy, bo by nas kronikarze poinformowali, tylko rozpływają się we mgle historii, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Więc Wielka Morawa upada w 906 roku i jakieś 16 do 20 lat później nagle ktoś w środku Wielkopolski zaczyna budować wielkie grody, gdzie wcześniej nic nie było. Powstaje 5 grodów zbudowanych według tego samego modelu. Poznań, Gniezno, Grzybowo, Giecz i Ląd. Nad środkową wartą wyznaczające takie terytorium mniej więcej 5000 km kwadratowych. Wszystkie zbudowane w bardzo charakterystycznej technice hakowej, to się nazywa. To był wynalazek piastowski, nasz pierwszy wkład do dziejów technologii. Sposób konstruowania wałów drewnianych, który pozwalał wznosić je nawet na wysokość ponad 10 metrów. Kto to mógł być? Tam nie było ani zagęszczenia osadnictwa, ani jakichś wcześniejszych grodów, poza Gieczem, małym grudkiem w Gieczu. Nagle powstaje państwo, które po 40 latach nagle okazuje się regionalną potęgą i zaczyna się rozszerzać we wszystkich kierunkach. No, jeżeli połączymy te informacje, tu upadek Wielkiej Morawy i nieznany los ostatnich jej władców, tutaj ktoś podejmuje budowę państwa od zera, mamy jeszcze kościół chrześcijański, to wydaje mi się, że powinniśmy połączyć ze sobą te dwa fakty. A więc, że po bitwie pod Bratysławą w 906 roku te niedobitki Mojmirowiców, a pewnie i sami książęta, albo któryś z nich, no, jedynym kierunkiem ucieczki była północ. Do Ołomuńca, który był jedynym miastem wielkomorawskim, który przetrwał tę katastrofę. No a potem to już był krok do Gilowa. Tu Gilów zaznaczyłem, bo z wykopalisk archeologicznych wynika, że to najprawdopodobniej była taka forpoczta wielkomorawska na Śląsku i dalej do Wielkopolski. Tam są daty podane, też ustalone przez dendrochronologów, kiedy zaczęto budować te grody wielkopolskie.
Ale jest jeszcze argument na rzecz tego, że Mieszko najprawdopodobniej był Mojmirowicem. A mianowicie zapomniano trochę o tym, że on drugiemu swojemu synowi, przyrodniemu bratu Bolesława Chrobrego, dał na imię Świętopełk. Świętopełk był, to było imię rodowe Mojmirowiców Morawskich. W tym czasie imiona władców podlegały reglamentacji. Tak jak u nas Mieszko Bolesław, aż do XIII wieku w ogóle nikomu nie wolno było używać takich imion. Mieszko, nadając swojemu drugiemu synowi, który niestety nie przeżył, prawdopodobnie zmarł w dzieciństwie, ale wiemy, jak miał na imię, dając mu na imię Świętopełk, nadał mu dynastyczne imię wielkomorawskie. Wydaje mi się, że to trzeba uznać właśnie za demonstrację tych nawiązania do tej tradycji wielkomorawskiej. Więc jeżeli to wszystko weźmiemy razem, to można sobie wyobrazić, że ci Mojmirowice, którzy musieli uciekać za Sudety, za Karpaty, znaleźli sobie nowy teren, o tyle dobry, że był odległy od jakichkolwiek zagrożeń. W tej Wielkopolsce może nie było żadnych bogactw naturalnych, ale było daleko od cesarstwa niemieckiego, które parło od zachodu, daleko od państwa czeskiego, które znajdowało się na południu, daleko od Węgrów, którzy za Karpatami byli, daleko od Rusi, daleko od Prusów bardzo agresywnych i daleko od Skandynawów, którzy byli nad Bałtykiem. To pozwoliła, ta lokalizacja pozwoliła przez kilkadziesiąt lat spokojnie zbudować zręby zupełnie nowego państwa, ale równocześnie, sądząc z tej budowli, ci Mojmirowice, aczkolwiek odcięci od kościoła instytucjonalnego, od chrześcijaństwa, kontynuowali tę swoją wiarę na jakiś tam swój sposób. I czuli się chrześcijanami. Co oczywiście nie oznacza, że Kościół ich uważał za chrześcijan. Chrześcijaństwo jest religią bardzo silnie zrytualizowaną. Trzeba przestrzegać pewnych zasad. Musi być kontakt z kapłanem, bo tylko kapłan może udzielić sakramentów. Musi być okresowy kontakt z biskupem. Tylko biskup może poświęcić kościół, poświęcić cmentarz, poświęcić oleje używane do bierzmowania, naczynia liturgiczne, ołtarz, wyświęcać kapłanów. Nie da się tego zrobić. Można kontynuować swoją wiarę w oddaleniu od kościoła, ale to, jak to mówiono w średniowieczu, to będzie takie półchrześcijaństwo, takie mocno, mocno podejrzane. Niemniej wydaje się, że właśnie ci przodkowie Mieszka taką formę religii kontynuowali. Więc co się w takim razie stało w tym 966 roku? Na razie przyjmijmy tę datę. No właśnie to jest pytanie. Zadziwiające, że nikt tego nie zauważył, tego ponoć chrztu Mieszka. Mamy informacje o ochrzczeniu się wszystkich innych władców dookoła. Dokładne. Król Danii Harald Sinozęby w 965 roku, Włodzimierz Wielki w 988 i tak dalej, i tak dalej. O Mieszku, który już wtedy był władcą silnym i zanotowanym przez zewnętrznych obserwatorów, nikt nie zauważył, że on się ochrzcił. Przypomniał sobie o tym 50 lat później biskup merseburski Titmar, który prowadził kronikę. Ale już oczywiście nikt nie żył z tamtych czasów, on korzystał z jakiejś pamięci, może z jakichś zapisków czy kronik, ale już przyznał się, że on nie wie, co się stało i kiedy. Mówi, że może w 966, a może w 968 ten Mieszko pod namową swojej żony Dąbrówki wyzbył się jadu pogaństwa, jak to napisał biskup Titmar. A nasze roczniki zanotowały to dopiero jeszcze kilkadziesiąt lat później, bo w końcu XI wieku. No więc powstaje pytanie, co się wtedy mogło stać? Czy to na pewno był chrzest?
Czy to przypadkiem nie było takie poprawienie tego niepełnego, tego takiego mało wiarygodnego chrześcijaństwa w tej enklawie tych Morawian, którzy siedzieli przez kilkadziesiąt lat w środku Puszcz Wielkopolskich. Poza tym trzeba jeszcze pamiętać, że Morawianie byli chrześcijanami w obrządku cyrylometodiańskim słowiańskim. Liturgia słowiańska, która została uznana oficjalnie przez papieży za herezję. Jeżeli Mieszko urodził się w takiej rodzinie, to mimo, że on czuł się chrześcijaninem, to przez Kościół katolicki mógł być uznawany za heretyka. Trzeba było to poprawić. Nie przez ponowny chrzest, bo chrzest we wszystkich odłamach chrześcijaństwa, chrzest jest równie ważny. Wszystko jedno, czy to jest w cerkwi, czy w kościele koptyjskim, czy w katolickim, czy w luterańskim. Chrzest to chrzest, koniec. Ale też trzeba pamiętać, że chrzest składa się, przynajmniej w naszym kościele, z kilku elementów. Pierwszy to jest tak zwany chrzest z wody, którego może dokonać każdy. Szczególnie rodzice mogą ochrzcić dzieci, a gdy jest zagrożenie życia, to wręcz jest ich obowiązkiem. Chrzest z wody. Natomiast kiedy pełen chrzest jeszcze uzupełnia położenie rąk przez kapłana. A zatem tutaj mogło nastąpić właśnie jakby dokończenie tego chrztu przez księży, którzy dopiero wtedy się pojawili. A może dokonano aktu bierzmowania. Bierzmowanie, które jest potwierdzeniem przez już świadomego człowieka swojej przynależności do Kościoła. A więc w ten sposób jakby tego chrześcijanina, takiego niepełnego, niepoprawnego, skierowano na drogę Kościoła łacińskiego, Kościoła katolickiego. Po kilkudziesięciu latach już nikt nie pamiętał, co się wtedy stało. A może chciano zapomnieć o tych takich nie bardzo poprawnych korzeniach tego chrześcijaństwa mieszkowego i ustanowiono datę graniczną, taki początek, od którego wszystko się zaczęło. No i, ale nawet i z tą datą mamy kłopoty. Jak powiedziałem, Thitmar 966, a może 968. Nasze roczniki podają trzy możliwości. Nawet 960 w jednym z roczników jest podane. Wyraźnie nikt nie wiedział dokładnie, kiedy to się stało. Więc wydaje się, że jakby tak przez głosowanie wybrano ten rok 966. Prawdopodobnie dlatego, że ta data najlepiej pasowała do ślubu z Dąbrówką, który nastąpił w 965 roku. No więc wybrano taką datę, żeby jak najszybciej ten Mieszko się zdecydował. Ta Dąbrówka go namawiała i on się szybko zdecydował. No a poza tym w takim wypadku Chrobry urodziłby się już w pełni legalnym chrześcijańskim związku. Nie byłoby żadnych wątpliwości co do okoliczności urodzenia się kolejnego władcy i naszego pierwszego króla. No więc pytanie pozostaje nierozwiązane. Co się wtedy stało? Jeszcze raz przypominam, że przed 966 roku w Poznaniu stał kościół chrześcijański, bez żadnej wątpliwości. Ktoś go zbudował. Żadnego nie ma innego przykładu historycznego, żeby poganie budowali świątynie chrześcijańskie. Co mamy z tych czasów? Wydawało się, że nic. Ale przypomniano sobie niedawno, że w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu jest coś takiego, co wygląda jak zardzewiały tasak. A według tradycji zanotowanej już przez Jana Długosza, to jest tak zwany miecz świętego Piotra, który papież miał był posłać Mieszkowi razem z pierwszym biskupem Jordanem w prezencie. No ale uznawano, że to Długosz, to wiadomo, że wymyślał, zmyślał i co on mógł wiedzieć po 400 latach. Ale niedawno specjaliści przyjrzeli się temu narzędziu walki
Po pierwsze, kształt doskonale odpowiada broni starożytnej. Takich mieczy w takim kształcie rzeczywiście używano, ale przeprowadzono też badania metalograficzne, które wykazały, że on został wykonany w technologii stosowanej we wczesnym średniowieczu. Więc oczywiście to nie jest miecz świętego Piotra, tylko to może być broń, którą tak zwana relikwia kontaktowa, która się wykonuje w ten sposób, że kładzie się jakiś przedmiot na grobie świętego i po odmówieniu pewnych modlitw to część tej mocy świętego przechodzi na ten przedmiot. To tak jak ludzie, też to w sobotę obserwowałem, którzy przynoszą chusteczki i czy jakieś przedmioty, krzyże i kładą na grobie Chrystusa albo przynajmniej na tym kamieniu, gdzie obmyte było ciało i w ten sposób wierząc, że ta moc na te przedmioty przechodzi. Wiemy z historii Franków, że jeden z królów frankijskich też otrzymał od papieża właśnie miecz nazwany mieczem świętego Piotra. Więc prawdopodobnie od czasu do czasu papież posyłał władcom chrześcijańskim taki prezent. Jeżeli to kiedyś uda nam się poprawić, potwierdzić, no to byłby to najważniejszy w ogóle zabytek, jaki posiadamy. Jedyny świadek tych zdarzeń, oprócz tych ruin na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Drugim zabytkiem tej klasy to jest tak zwana włócznia świętego Maurycego, przechowywana dla odmiany w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, ale eksponowana na Wawelu, którą cesarz Otto III przywiózł Bolesławowi Chrobremu. Obie się zachowały w jakiś cudowny sposób do naszych czasów, więc ten miecz świętego Piotra odzyskuje swój blask i akurat przed tymi obchodami udało się go przywrócić historii. Jeszcze, co mamy jeszcze? To jest ciekawe, bo to jest oryginał takiego wykazu spis nekrologów, gdzie między innymi mamy zapisane o, tutaj ob misico marchio. Zmarł Mieszko Margrabia. Dlaczego go nazwano Margrabią, nie wiemy, ale jest rok 991. Tutaj jest cesarzowa, 992, tu jest cesarzowa Teofano, która zmarła rok wcześniej. To są wybitne postacie, których śmierć zanotowano. W tym czasie urodziny właściwie nikogo nie interesowały. Dla chrześcijan ważna była data śmierci, a więc przejście na drugą stronę, udanie się do raju czy do piekła, wszystko jedno. Dlatego ani nie wiemy, kiedy, tak jak nie wiemy, kiedy cesarzowa Teofano się urodziła, tak i nie wiemy, kiedy Mieszko się urodził, ale wiemy dokładnie, kiedy zmarli. Mieszko zmarł 25 maja 992 roku. Tu już mamy datę dzienną. I to jest oryginał akurat. To jest właściwie chyba jedyny oryginalny dokument z czasów Mieszka i to z nim związany, chociaż tylko pośrednio, gdzie jego imię zapisano. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Przechowywany. A, no w tym fuldzie. Słucham? No nie, pewnie w skarbcu katedralnym. Ale nie jestem pewien. Ja oryginału nie widziałem, zresztą pewnie nikt by mi nie pokazał. Bo takie dokumenty przechowuje się w skarbcach, do których się raczej nikogo nie wpuszcza. Ale nazwany jest, może on nawet nie jest w fuldzie. Ale został spisywany był w fuldzie. Pytanie teraz następne, może jeszcze za wcześnie na tę konkluzję. Co później? Co się stało później? Załóżmy, że Mieszko się ochrzcił, albo się umocnił w swoim chrześcijaństwie, albo przeszedł, przyłączył się do kościoła katolickiego zachodniego. No więc później, zgodnie z tradycją, prawda, chrzest Polski, więc wszyscy się ochrzciliśmy, zostaliśmy chrześcijanami i tak trwamy do dzisiaj. Piękna opowieść, tylko znowu całkowicie nieprawdziwa. Gdyby tak było, a ja jestem archeologiem, ja muszę się trzymać faktów.
nie emocji, nie wyobrażeń, nie wyobrażać sobie, jaka historia powinna była być, tylko jaką ja znam. Znowu aż do końca rządów Mieszka, co jest doprawdy zadziwiające. Nie ma ani jednego przedmiotu, który dałoby się powiązać z chrześcijaństwem. Żeby choć jeden krzyżyk, żeby choć jeden fragment jakiegoś kielicha, no cokolwiek, nic. Mieszko też nie budował kościołów. Zadowolił się tym swoją kaplicą, którą chyba jeszcze jego ojciec zbudował, która stała przy pałacu, no rozpoczął budowę katedry, ale jej nie dokończył i to wszystko. Ani jednego kościoła, a sprawdziliśmy to kilka lat temu, bo był taki program wydatowania najstarszych budowli kamiennych. Nic. W dalszym ciągu nie ma grobów szkieletowych. A Mieszko rządził 30 kilka lat. A więc pytanie, gdzie są ci wszyscy chrześcijanie? Gdzie są te tysiące chrześcijan? Czy nie znaleźliśmy ich przez sto kilkadziesiąt lat badań archeologicznych? Ani jednego? Czy można spalić chrześcijanina? No można. No, nie, no można. Jeżeli będą go chować poganie, no raczej zmarli sami się nie chowają. Tylko chowają ich ci żywi, którzy mieszkają. Jeżeli oni byli, mieli swoje zasady, ale nie ma ani jednego grobu szkieletowego. Ani kościoła, ani jednego krzyżyka, ani grobu szkieletowego. W związku z czym konkluzja musi być taka, że to chrześcijaństwo w ogóle się nie rozszerzyło za jego czasów. Pytanie dlaczego? Może Mieszko nie miał wystarczającej siły politycznej, żeby tych swoich poddanych przekonać, a nawet i zmusić, co robił jego syn Bolesław Chrobry, do przyjęcia nowej wiary, nowej religii. A to była decyzja bardzo trudna. To tak jak, no, wyobraźcie sobie państwo dzisiaj, że no właśnie, prezydent Duda ogłasza, ja przechodzę na islam i proszę, drodzy obywatele, za mną, nawet Sejm by to przegłosował, myślę, że bunt by się podniósł taki protest, prawda, bo religia jest jedną z najważniejszych cech, elementów tożsamości i indywidualnej, i zbiorowej. No, Wszystko jedno, ale wtedy sytuacja była podobna. Ci ludzie stanęli wobec konieczności pozbycia się, porzucenia tych swoich starych bogów, którzy im bardzo dobrze służyli. Więc może Mieszko po prostu nie chciał zadrażniać tej sytuacji. Może miał tak silną opozycję zewnętrzną, że zawarł taki kompromis moralny, może trudny, ale skuteczny. I znamy takie przykłady. W Szwecji przez 120 lat władcy chrześcijańscy rządzili ludem całkowicie pogańskim. Nawet nasza księżniczka Świętosława Mieszkówna też jakoś sobie z tym dawała radę. U Obodrytów za Odrą było to samo. A może Mieszko wcale nie chciał nawrócić tych swoich poddanych. Może właśnie takie podkreślenie, że my władza, to my mamy swojego Boga, lepszego od was, a wy dzikusy poganie, no to tam sobie do tych jezior się modlicie, do tych piorunów, do tych drzew, kamieni, a my mamy prawdziwego Boga i dlatego jesteśmy lepsi i dlatego my wami rządzimy. To też jest możliwe. A może po prostu wreszcie przekonania religijne jego poddanych w ogóle go nie obchodziły. Znowu z archeologii wiemy, że ta chrystianizacja Polaków, bo później już możemy mówić o Polakach, trwała kilkaset lat. Wprawdzie Bolesław Chrobry ostro wziął się do dzieła. Dopiero on zaczął budować kościoły. Dopiero on wymusił zmianę obrządku pogrzebowego na szkieletowy. Dopiero wtedy pojawiają się rozmaite dewocjonalia, które świadczą o tym, że to chrześcijaństwo było obecne. On zaczął sprowadzać księży, misjonarzy, budować klasztory. Ale mimo to mamy groby ciałopalne, pogańskie, jeszcze w XIV wieku.
Masła, no tak, ale to był 1038 rok po śmierci Chrobrego, więc jeszcze tamte, oczywiście to, te resentymenty pogańskie były bardzo, bardzo silne. Więc tak naprawdę to dopiero w XIII wieku, kiedy zbudowano sieć kościołów parafialnych, kiedy wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do tych świątyń, do księży, do cmentarzy, gdzie można było pochować swoich zmarłych w odpowiedni sposób. A więc zdecydowanie mówienie o chrzcie Polski no jest nadużyciem i zniekształca obraz. Chrzest Mieszka, tak, chociaż ja mam wątpliwości. Moim zdaniem jego chrześcijaństwo miało dużo głębsze korzenie, że tu trzeba, ale to w historii zawsze tak jest, że nigdy nie ma momentu pierwszego. Zawsze można się cofnąć kawałek i zastanowić się, co było wcześniej. Prawda? Zawsze jest jakieś wcześniej. I mnie się wydaje, że nasze chrześcijaństwo ma dużo głębsze korzenie i to pozwala połączyć, wywieźć nas z tej tradycji pierwszego państwa słowiańskiego, mianowicie Wielkiej Morawy, które było też państwem chrześcijańskim. I to chyba koniec. Dziękuję bardzo.